Dzień dobry Państwu, witam w nowym programie Przy kawie o ławie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Mroziński. Dzień dobry. Proszę Państwa, jest to twórca strony na Facebooku My o Ławianie. Powiedz mi proszę Maćku, w jaki sposób zechciałeś otworzyć tą stronę? Jakie powody były otwarcie tej strony? To był spontan, typowy spontan, ponieważ myślę, jest sporo różnych witryn, stron. Ale nie ma takiej, która by rzeszała ludzi od tych najmłodszych do tych najstarszych. I nie ma też takiego witryny, w której ludzie mogliby się dowiedzieć o tym, jak było kiedyś. I taki był cel, żeby pokazać, jak ta oława nasza powstała od 1945 roku, plus tak jak jest dzisiaj. I nie wiem, pamiętam, że to był jakiś mecz ponad rok temu był. Zadzwoniłem do Iskry i mówię, Denisławie, mam taki pomysł, żeby coś takiego zrobić. No mówię, to jest dobry pomysł. Mówię, to okej, to ja to zbuduję, mówię, do końca meczu będzie zbudowana strona. I rzeczywiście to tam poszło. Bardzo dużo ludzi, Iskra, znana w Oławie, wszyscy ją znają. I dzięki niej taki był, to strona została takiego kopa, takiego startu dzięki Iskrze. Tam jeszcze paru osobom i to się ruszyło. Bardzo szybko 500 osób chyba było. W ciągu tygodnia było nas ponad 500 osób. Zaczęliśmy umieszczać materiały o ławie. To fenomenalna sprawa jest, bo wręcz niewiarygodne, że ludzie, co mają, potrafią mieć w domu, przysłowiowej piwnicy, jakie materiały z oławy, tak? I pomimo, że ja urodziłem się w tym mieście, wychowałem, to będę tu w szkole podstawowej numer 5, niedaleko, no to w życiu mi przypuszczał, wydaje ci się, że ktoś dostarcza ci wiedzę, materiały, i robisz wielkie oczy, pomimo, że się tu urodziłeś, wychowałeś, mówisz, wow, nie wiedziałem. No to jednak było tak, nie? I to. Natomiast, no mówię, te materiały się tak jakby same tu budują. Dużo też Lesław Mazur rzuca tych historycznych zdjęć. Fenomenalna postać, która robi ogromną robotę, piękną. Archiwizuje to wszystko. Ale też nie ma takiego portalu, który by informował, co się dzieje na bieżąco. Jest jakiś Ława 24, ale ze względu na to, że ci ludzie gdzieś tam są związani z miastem lub ktoś tam pracuje gdzieś, to jednak są tacy bardzo, jakby to powiedzieć, bogobojni, tak, boją się mówić tak naprawdę, co się dzieje w mieście. Bo w mieście się nic nie dzieje. Oprócz tego, że ludzie zaczynają coraz więcej płacić, to tak naprawdę oprócz jakichś artystycznych uniesień, wręczania kwiatów czy czegokolwiek, to tak naprawdę się nic nie dzieje. Tu, szef miasta nie słucha ludzi kompletnie. I to Maćku, przepraszam, że ci przerwę. No. Do tego oczywiście dojdziemy, natomiast no, zwróćmy uwagę, że te portale typu Ława24, no to jest komercja. To są komercje. I tego tak. Muszą się trzymać, więc tutaj jakbym nie atakowałbym i tak dalej, to jest ich sfera biznesowa. Powiedz mi proszę, jesteś związany z Oławą od zawsze, powiedziałeś, że szkoła podstawowa numer 5. Co jeszcze łączy cię z Oławą? Bo myślę, że niektórzy widzowie tutaj, którzy siedzą, wiedzą, że wyjechałeś. Tak, tak. Jak większość Polaków, można powiedzieć, że wyjechało za pracą, za chlebem. Jak ty się odnalazłeś na ojczyźnie? Jakie były powody, gdybyś mógł tutaj... Wyjechałem z Oławy w 95 roku i to jakby... może nie ja wyjechałem, a... Zostałem poproszony o to, żeby oddać to, co się ojczyźnie należy, czyli do wojska. To były czasy, kiedy mój rocznik, moje pokolenie do wojska szło. Nikt się nie pytał, czy chce iść. Ja nie miałem z tym problemów. Przeciwnie, z perspektywy czasu uważam, że to był fajny kawałek. Dwa lata, fajny kawałek mojego życia, ale to był ten czas, kiedy ja się oddaliłem do ławy. A potem już tak naprawdę do niej nie wróciłem, bo wylądowałem we Wrocławiu. Związałem się z Wrocławiem, studia. Potem praca we Wrocławiu, korporacja i gdzieś z tą korporacją, jak płynąłem już, stwierdziłem, że to chyba nie jest to, czas najwyższy coś zmienić. A poprzez firmę, w której pracowałem, w brytyjskiej firmie i dużo osób w tym czasie, pod koniec lat 90. wyjeżdżało za granicę. Moi koledzy z Chrobrego Sybirskiego wyjeżdżali gdzieś do Wielkiej Brytanii. No i postanowiłem, okej, spróbuję coś tam. Gdzieś tam miałem jakieś znajomości w Anglii. Były mi one tylko po to potrzebne, żeby się dowiedzieć, jak naprawdę jest. Uczciwej informacji rzetelnej, a nie takiej, którą gdzieś tam się usłyszy, w gazecie przeczyta. To nie były czasy Facebooka, ani informacji, które można było gdzieś zaciągnąć z internetu. Więc paru moich kolegów powiedziało mi, jak jest, jak to wygląda bez ogródek. I stwierdziłem, że okej, spróbujemy. No i tak wyjechałem. Wyjechałem na pół roku.
W maju minęło 21 lat. I wracam do ławy. Mam spore doświadczenie, prowadzę w Wielkiej Brytanii swoją firmę transportową. Praktycznie od samego początku pracowałem na własny rachunek w Anglii. I to moje postrzeganie tego miasta, ze względu na to, że ja tu jestem często. Bywały czasy, że nie byłem tu przez półtora, dwa lata. Ale to też działało tak dodatkowy na plus, bo wtedy inaczej ją widziałem. Ja mam tą długą przerwę, wjeżdżałem tutaj i robiłem wow. Ale nie zawsze to było wow pozytywne, tak? To było takie różne. Ty wiesz, tak. No perspektywa się zmienia. Kwestia gustu też czasami, tak? No mi się też podoba, komuś nie, okej. Ja tu nie mieszkam, więc się nie odzywam. Komuś pasuje taki kolor klombów czy coś. W porządku, nie? Ale cały czas mi ciągnie, nie? Ja jestem mega zakochany we Wrocławiu, to nie jest miejsce do życia dla mnie. Za duże. Z perspektywy 21 lat, gdzie ja mieszkałem w Wielkiej Brytanii, w małym mieście, podobnym do Ławy, może dwa razy większym ilościowo od ludzi, ale gdybym się przewiózł przez miasto, w którym mieszkałem przez 15 lat pierwszych, to by to niczym się nie różni do Ławy. To jest takie same małe miasto, więc ten rytm miasta taki, jest taki, jaki jest. Anglia jest fajnym miejscem, ale nie, czas najwyższy tu coś wrócić i coś robić konstruktywnego. O tym patrzę, że moi rodzice tu mieszkają. Ja uważam, że Oława jest fenomenalnym miejscem. Ja mam syna, który ma 24 lata, który mieszka we Wrocławiu, więc on ma swoją karierę życiową, żyje na boku, wykształcony dobrze. Natomiast moja córka ma 6 lat i ja chciałbym, żeby ona pobierała naukę w Oławie. Może nie mieszkała, ale pobierała. To jest fenomenalne miasto, taki satelita Wrocławia, jest bardzo dobra szkoła muzyczna w Oławie. Nie zapomnijmy, że stąd się wywodzi nasz jeden z lepszych muzyków, kompozytorów w Polsce, Paweł Mikiedyn, kolega nasz, mój, z Wiaduktu. Ta szkoła ma dobre loty, basen. Komunikacyjnie to miasto naprawdę ma takie plusy, które, ja nie wiem, że łatwo je wykorzystać, tak? Wiesz, nauka, Wrocław, Akademia, Politechnika, Uniwersytet, to wszystko jest tutaj. Ogólniak nasz uważam, że jest bardzo dobry. Kolejne liceum ekonomiczne, technikum. To naprawdę są dobre uczelnie tutaj, tak? A przede wszystkim, wiesz, basen. Mieszkanie pod Wrocławiem, nauka dziecka we Wrocławiu, też jest uciążliwe. Musisz to dziecko zawieźć, przywieźć do domu, po południu znowu jakieś zajęcia znawieźć. Więc ja uważam, że wiesz, póki tutaj, to miasto się nie zrobi z niego nagle w ciągu jednego, dwóch, dziesięciu lat, metropolia 200-tysięczna, a tu ciągle coś się gdzieś w tym kierunku rozwija, tak? Fajnie, że ten basen w końcu powstał, bo o basenie słyszeliśmy chyba od kilkudziesięciu lat. No i najważniejsza rzecz, dworzec PKP, to będzie rakieta. Właśnie takie miałem też na następne pytanie, troszkę zburzyłeś moją koncepcję całej wypowiedzi. Natomiast cieszę się, że tak otwarcie sobie rozmawiamy o tej naszej Oławie. Dużo osób na Mioławianie zwraca ci uwagę, że upolityczniasz tą stronę, że atakujesz naszego burmistrza i w ogóle rozwój tej Oławy. Powiedz mi proszę, z czego to wynika, dlaczego jest taki odbiór, skoro tutaj myślę, że bardzo pozytywnie i ciepło wyrażasz się o naszej miejscowości. Znaczy, wydaje mi się, że albo się ludzie boją w Oławie, albo tak się już utarło, że nie wypowiada się prywatnie swoich opinii, jak się coś widzi, tak? Jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, pytam się, dlaczego tego nie napiszesz? No wiesz, ale ja tutaj mieszkam, ty tu przyjeżdżasz na chwilę, więc tobie jest łatwo coś powiedzieć, a to potem przeciwko mnie się obróci. Ja tak nie uważam, nie? Że tak jest. To miasto ma potencjał, znalazło się to miasto w jakiejś takiej stagnacji. Można by tu o wiele więcej porozwijać, wykorzystać jego takie naturalne położenie, potencjał tego miasta, nie? Jak mówię, dworzec PKP jest petardą, nie? I uważam, że naprawdę przyniesie ogromnego kopa do miasta, bo ludzie, tendencja w Europie, a jesteśmy w środkowej Europie, jest taka, że ludzie uciekają z dużych miast. W Wrocławiu się coraz gorzej żyje. W Wrocławiu albo zostawisz samochód na zewnątrz i będziesz jeszcze poruszał komunikacją miejską, która jeszcze potrzebuje trochę, tak, bo ciężko jest, ale ma potencjał, tak? Więc ludzie gdzieś, nauka, szkoła, praca, a potem do domu, no to do domu co? Chcesz ciszę i spokój? No to taka ława. Dworzec przy Sobieskiego pobudzi na pewno to, nie? Bo raz, że
nie da się więcej już zrobić z tego, co miasto zrobiło, żeby umożliwić dobre skomunikowanie poprzez stary dworzec, tak? My nie mówimy o przystanku, którym będą się zatrzymywały sam pociągi międzynarodowe, tylko zwykły szynobus jakiś, który zapakuje o 7 300 osób, o 7.30 kolejne. Ja pamiętam czasy, kiedy o 6.05 pociąg z pierwszego peronu odjeżdżał do Wrocławia i stało tam, było czarno. Od starej nastawni poprzez do końca, do parku, to było kilkaset osób, to wszystko do Wrocławia jeździło, to się to nie zmienia, nie? Może część ludzi z tych wyjechała, część się zmieniła, ale ten przystanek do kopa takiego i ja naprawdę widzę potencjał w tym mieście. I nie zgadzam się, bo pozostało mi kilka razy to już postawione, że biorę się za uprawianie polityki. Ja nie uprawiam polityki. Ktoś mi zarzucił, że jestem przeciwko burmistrzowi, przeciwko PiS-owi. Nie, kompletnie, to nie moja bajka jest. Ja mam całkowicie inne poglądy polityczne. Te, które tutaj prezentuję, gdziekolwiek są reprezentowane, przez ten burmistrz jest bezpartyjny, więc gdzie mówimy o jakimkolwiek mieszaniu kogokolwiek z włączeniem kogoś do polityki. To po prostu się dzieje w mieście i ludzie mają prawo do tego wiedzieć, tak jak mają do tego prawo wiedzieć i chcą i widzą, jak było w 45 roku, w 50, 60 czy w którychś tam latach pochód majowy, to skoro dajemy mi możliwość, żeby widzieli, co było kiedyś, dlaczego nie mogą widzieć, co się stało, nie wiem, 2-3 lata temu lub 2-3 dni temu. Nie wszyscy ludzie czytają gazety, nie wszyscy ludzie mają na to czas, mają jakieś nawyki, tak? Jest ponad 5 tysięcy osób na jednym forum. Tak. I często jest tak, że wrzucisz post z podniesionymi jakimiś cenami, zawody, czy cokolwiek, czy z jakimś wydarzeniem kulturalnym, zbiegiem, czy ze zbieraniem jakiejś zbiórki, chociaż po ostatniej awanturze, która była na forum, nie będziemy wspomagać, nie będzie zbiórek żadnych, dlatego że ani nikt nie stanie tego sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie. Nie będziemy brali w tym udziału ze względu na problemy, które potem się robią. My nie jesteśmy komercyjnym przedsięwzięciem, robimy to wolontaryjnie i z tego się cieszymy. Nie? Natomiast uważam, że ludzie powinni też mieć informację taką. Ja ją wrzucam i zostawiam. Ja wrzuciłem, zrobiłem zdjęcia przejścia. Stałem 3 podejścia, zanim przejechałem kilka dni temu. Tak? I nie widzę związku z polityką. Ja po prostu jestem z czegoś niezadowolony i wyrażam swoją opinię, że czas najwyższy chyba pomyśleć, siąść przy kawie i porozmawiać. Są mechanizmy. Może ktoś nie wie, nie musi się znać, tak? Jeden się zna na prawie, drugi się zna na budownictwie, trzeci potrafi kafelki kłaść, a czwarty, bo są tacy ludzie tutaj w Oławie, urodzeni, wychowani, którzy pracują w Politechnice Wrocławskiej, czy wykładają, ale są fenomenalni, jeżeli chodzi o usprawnienia takie rzeczy, tak? A powiedz mi jako praktyk, bo jesteś kierowcą, zarządzasz tak. dużą firmą transportową, jakie rozwiązanie mogłoby być przyjęte na tym konkretnym skrzyżowaniu? Co byś proponował? Może to da jakiś impuls dla władzy, tak? Słuchaj, w Europie takie skrzyżowania są bezkolizyjne, obsługiwane przez sztuczną inteligencję, a przede wszystkim o wiele wcześniej, gdzieś już od miejsca na szczelę, na piekarni, są wbudowane czujniki, gdzie raz, że wiadomo, jaki pojazd jedzie, z jaką prędkością, bo drugi go pobiera. I to jest informacja do sztucznej inteligencji, jak za chwilę zaprogramować to wszystko, tak, żeby to puścić. Poza tym, widziałeś, zepsute światła, Oława się robi prożna, tak? Tak. Okej, ale jest to niebezpieczne, nie ma, bo problem jest z piszymi. Ale rozwiązanie do pieszego jest bardzo proste. Są urządzenia dla ludzi źle widzących, dla niewidomych i dla każdego normalnego Kowalskiego, jak ty i ja. Podchodzisz, włączasz, czekasz chwilę, zmienia się światło, przychodzisz, potem się puszcza ruch, tak? Więc rozwiązania są na wysięgnie na ręce. Ba! Ja wiem ponad wszelką wątpliwość, że takimi rozwiązaniami pro bono zajmuje się Politechnika Wrocławska. Bo Wrocław korzystał z tych doświadczeń, wprowadził, co widać, światła, gdzie u góry jest pokazany czasomierz, ile ci zostało sekund do tego, żeby się zmieniło, żebyś mógł się przygotować. Bo ktoś powie, no w porządku, ale to kierowcy robią. Okej, okay. Pełna zgoda, tak? Gdzieś się ktoś zagapi, ale jak coś jest i coś się świeci, a to jeszcze 4 sekundy, to już te 4 sekundy nie zdążę tutaj znaleźć popielniczki, zapalić papierosa, czy tam, nie wiem, jabłko znaleźć, czy butelkę z wodą. Muszę się przygotować, nie? Więc technologicznie jesteśmy do tego przygotowani, trzeba to po prostu zmienić. Była potrzeba, zostały ustawione światła, ale było to po prostu dawno temu, 20 parę lat temu, tak? Więc dlaczego dzisiaj nie pójść o krok dalej i pochylić się nad tym problemem? Ja nie mówię, żebyśmy to zmieniali dzisiaj, ale zróbmy coś z tym, tak? Zastanówmy się, czy możemy
gdzieś znaleźć podobne rozwiązanie, chociaż w kwestii studium, żebyśmy wiedzieli, co możemy, dokąd pójść, nie? Ciężarówki tak przez Oławę nie jeżdżą, a te, które jeżdżą, nie rozwiążemy tego problemu, bo problem jest bardziej złożony. To jest kwestia obwodnicy. To nie jest ani w gestii naszego burmistrza, żeby nie wiem, ile miał dudków w skrzyni w ratuszu, to on tego nie wyłoży swoich pieniędzy. Wszyscy wiemy, że nie ma takiej fizycznej możliwości, nie? Dzisiaj niestety, ale jest recesja i musimy pasa zaciągnąć. Przez najbliższe parę lat będzie gorzej. Nie będzie lepiej, tak? Mhm. Więc kwestia ciężarówek, no to jest obwodnica, tak? Cokolwiek tutaj jedzie, to to. A inteligentne rozwiązania pozwalają, no, bo jeżeli zrobimy coś na sztywno, ustawimy 30 sekund, to w tych czasie przeleci 5 aut, wiedzie jedna ciężarówka. Ciężarówka waży 40 ton i ten człowiek potrzebuje naprawdę czasu, żeby się rozpędzić. Przejedzie, koniec. Jemu to zajmuje 4 razy dłużej niż zwykłemu auto. Więc nie ma, no mówię, no, coś trzeba z tym zrobić. Miejsca do naprawy, do usprawnienia tego wszystkiego jest tyle w tym mieście, że wiesz, 30 parę tysięcy mieszkańców, może 32, tak naprawdę prawie pod 40 tysięcy, bo dużo ludzi jest jakby tu niesklasyfikowanych, bo nie wiem, nie płaci tutaj podatków, bo tylko wykorzystuje taką sypialnię. To też był taki argument, niepotrzebny nam jest przystanek, bo będzie to kolejna sypialnia i ludzie tu nie będą płacili podatków. Prędzej czy później będą płacili, bo to miasto się fajne robi. Za chwilę, bo słyszę, że coraz głośniej gdzieś ktoś mówi, no tak, przystanek, rozbudowa tam osiedla, ale też tereny zielone, to jest do pozyskania, tak? Tam są tereny rolnicze, które można wyciągnąć i zagospodarować, coś z tym zrobić, więc jest potencjał w mieście, tak? Także można naprawdę dużo tu zrobić. No. Fajnie, że widzisz ten potencjał w naszym mieście, chociaż wydaje mi się, że o potencjale my mówimy od 20 lat i dalej mówimy potencjał. Mam nadzieję, że w końcu go wykorzystamy i że rozwiniemy się tak, jak na to Oławianie zasługują. Natomiast powiedz mi, bo ty jakby pokazałeś się szerszej publiczności podczas protestu w sprawie likwidacji pogotowia ratunkowego w Oławie. Czy uważasz, że dobrze zrobiłeś? Z jakimi opiniami, sugestiami innych mieszkańców, internautów się spotkałeś? No, taki hejt na mnie się wylał. Ja zrobiłem to ze względu na moich rodziców, na moją rodzinę, moich znajomych, na mieszkańców Oławy. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było karetki. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w kilkudziesięciotysięcznym mieście. Ja sobie nie wyobrażam, że ta karetka miałaby dojeżdżać do osoby, która się przewróciła na chodniku, nie daj Boże starszej, czy dziecka, tak, które tam leży, potrzebuje pomocy. Nie, no nie dostaje tej pomocy, bo co? Bo na papierze jest napisane 25 minut, dobra, 40 minut, godzina. Przecież realnie na to jest... To nie jest, coś mi głowy ściągniemy i co? Dlatego, że ktoś ma focha, bo są takie ustalania, bo to nie do mnie należy, bo się tym nie będę zajmował, bo to, bo tamto. To jest właśnie przykład tego, że to nie jest kwestia polityki. To jest kwestia zwykłego takiego ludzkiego spojrzenia, tak? Mamy pana prezydenta, mamy pana burmistrza. Przecież wystarczy chcieć się dogadać, tak? Przecież tych lokalizacji jest sporo. Można to wywalić tych ludzi w szczere pole, postawić im, dać im kawałek placu, na którym postawią karetki i postawić kontenery mieszkalne, które naprawdę czasami wyglądają lepiej niż na jedno miejskie mieszkanie z zasobów, tak? Tylko po prostu trzeba to chcieć. Ja rozumiem, że to było w gestii dyrektora pogotowia, tylko niestety prawda jest taka, o której ja wiem, a oni wiedzieli wcześniej, że dyrektor był już na wypowiedzeniu, odchodził, tak? Mm-hmm. On też nie był zainteresowany jakimkolwiek rozmawianiem, nie? A propozycja przeniesienia pogotowia do prosektorium, no mnie to trąci tak trochę niesmacznie. Miałem takie skojarzenia, których nie pisałem, że to jeszcze pabulon im tam dostarczymy, tak? Mhm. I będziemy z tym jechać, więc uważam, że to, co zrobiłem, zrobiłbym to jeszcze raz. Wylała się na mnie straszna fala hejtu. Na mnie, na mojego tatę. Obcy ludzie zaczęli zwracać uwagę, że nie powinienem się wtrącać i w ogóle co robię, to nie, po prostu nie, no, to niemożliwe. Nie? Korzystałem kilkakrotnie, będąc poza Polską, czy w Czechach, w Niemczech, w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii z pogotowia i wiem, jak tam te serwisy działają, tak? Nie ma takiej możliwości, że
żeby coś nie przyjechało szybko, a tutaj po prostu sparaliżowało. Więc sama myśl o tym, że może tak do czegoś takiego dojść, mnie sparaliżowała. Pomijając faktem, że to tak nie jest różowo, bo ci ludzie z tego co ja wiem, a jest tu rzut beretem ode mnie, bo ja mieszkam za wiaduktem, więc wiem, że tamte warunki to takie urągające człowieczeństwo są. Jakieś współżycie, problemy z sanitariatami, z drzwiami, z jakimiś karulachami. Ktoś powie, to nieprawda. Okej, to skoro ja mówię, że tak jest, to róbmy czek. Znaczy myślę, że można pojechać i to sprawdzić. Też, tak dotarły, mówię, no. Też dotarły do mnie właśnie takie sygnały, że i karaluchy, i o tej łazience, co wspomniałeś. Natomiast wydaje mi się, że nawet to wspólne wejście do przedszkola, które tam jest, nie jest zbyt dobre ani dla tych dzieciaków, ani dla ludzi pracujących na stacji. No bo jednak oni z akcji też przyjeżdżają i to w różnym rynsztunku i w różnym stanie tego rynsztunku, więc to też jest jakaś kwestia, która... Nie zapominaj, że to są zwykli ludzie, nimi targają emocje i nie, jeżeli było naprawdę poważne zdarzenie i byli świadkiem tragicznych sytuacji, to nie są czasami w stanie jako zwykły człowiek zapanować nad swoimi emocjami i gdzieś może przez przypadek powiedzą coś głośniej, co doleci do tych małych dzieci, nie? Więc to jakby jest jeszcze kolejny aspekt socjologiczny bardziej i tego kontaktu z tym wszystkim. Uważam, że takie miasta jak nasze miasto stać na to, żeby to było w fajnym miejscu, a fajne miejsce to jest takie miejsce, z którego oni szybko mogą się wydostać poza miasto, tak? Bo dużo rzeczy się dzieje. Jeżeli jest wypadek gdzieś na drodze, to wtedy liczy się prędkość, tak? A jak oni mieli z jednego, no tutaj mają, lokalizacja w PKS jest fajna, tak, bo wiesz, szybko i są już na zewnątrz, tak, czy tutaj główna droga, nie, natomiast no, na przedszkole to jakoś tak trąci trochę. Znaczy, wydaje mi się, że to w ogóle ta propozycja i umiejscowienie to było szukanie na już rozwiązania, bo przecież nie wiem czy pamiętasz, ale ta akcja protestacyjna była ogłoszona chyba na weekend. Natomiast po tym weekendzie poniedziałek, wtorek, środa, a w czwartek miał być protest, nagle wszystko udało się załatwić. Nagle pan starosta, pan burmistrz usiedli i już znaleźli miejsce. Dlaczego wcześniej nie można tego było zrobić, skoro dobrze wiedzieli, że zaraz... Ale tak jest w Oławie wszystko. Ja z perspektywy 1600 km patrzę natomiast to inaczej. Bo to, można, tak? Ale też można zrobić budżet obywatelski. Na takiej zasadzie trochę mi to wygląda, jak nie będzie budżetu obywatelskiego, skoro wy chcecie. Budżet będzie wtedy, kiedy ja będę chciał. Ale jak wywieramy presję, coraz większa, no to nie da się tej głowy, jak już ktoś włożył ją w piasek, to musi w końcu ją wyciągnąć, żeby łapać oddech i słyszy, dolatują do niego rzeczy, nie? I mówię, no dobra, no coś z tym zrobimy, in vitro. To nie jest tak, że to ma na imię miasto zrobiło. Nieprawda, bo grupa ludzi, pamiętam jak ty zbierałeś z Krzyśkiem, tak? Te podpisy o budżecie, bo wy to schodziliście, staliście, rozmawialiście z ludźmi, pada deszcz, jest gorąco i gdzieś wywieraliście presję, nie bo nie. Ja powiem ci szczerze, pytałem parę osób, dlaczego nie może być budżetu obywatelskiego w Oławie, skoro no, ludzie się domagają. I nigdy nie uzyskałem odpowiedzi. Nie pytałem burmistrza, bo skąd on wiedziałem, że nie będzie. No bo tak burmistrz powiedział, tak, gdzieś tam, okej. Okay. To też jest do sprawdzenia. Dzisiejsza technologia pozwala nawet cofnąć te wszystkie sesje Rady Miasta do tyłu, tak? Tam jest dopiero kabaret, który jak ja ostatnio oglądałem, dowiedziałem się, że jedna z partii w Oławie chciała budować przystanek PKP, tak? Tylko, że ten pan, to tak, chyba nie ma do końca wiedzy, bo naprawdę w Oławie w 83 roku, moi kochani mieszkańcy, ale to pan, to Mogała, tak? KCPZPR był taką osobą, która chciała tutaj, żeby powstał przystanek PKP. I to za czasów jeszcze PZPR, tak? Nie powstał ze względu na to, że ktoś stwierdził, że nie będą budowali przystanku, bo przystanek jest za blisko działek, na działkach jest Domański. I to jest powód, dla którego umarło. Tu nie było nikogo wcześniej z takim pomysłem. I też nie była to jedna z partii rządzących. Słuchałem tego. Nie mogłem nic powiedzieć, bo 1600 km monitory, co ty opowiadasz, no gdzie? Znaczy to rozwiązanie wtedy i zbudowanie tego przystanku myślę, że byłoby zupełnie inaczej odebrane. Właśnie, że ówcześni włodarze tutaj uznali, że jeżeli wybudują ten przystanek, to tylko zwiększy jakby ruch, no nie turystyczny, tak, ale ten katolicki, ten ruch tak. Może być nagle... Chociaż on i tak był wielkim problemem. Na przykład mój tato, kiedy jeszcze pracował w telewizji, robił materiał na ten temat. Także
To, co tu się wyrabiało, naprawdę. Ale wiesz, ja byłem ministrantem i pamiętam te tłumy ludzi, które przychodziły i sprzedawało się wszystkie gazety, wszystkie świeczki, to wszystko. Kiedy był jakiś przyjazd tych ludzi do Domańskiego i oni przychodzili do kościoła w rynku, no to kościelny przelatywał ze 2-3 razy, zabierał te pieniądze, my ciągle mieliśmy tam pełno, nie? To też było widać, jaki to był ruch, tak? Ale no komuś się nie podobało, takie były czasy, ale to wiesz, nie ma co na to patrzeć. Tylko jeżeli ktoś mówi, że to nie, bo to myśmy pierwsi tutaj byli, nieprawda, 83 rok i panem po prostu mówi, albo nie chce pamiętać, albo po prostu nie pamięta, ale jak nie pamięta i nie wie, jakie są relacje, to niech zajrzy tutaj na forum, na Myławianie, bo takich rzeczach też już było z rok temu, czy półtorej, ktoś tam wspominał, tak? No właśnie, powiedz mi, czy ty wiesz, kto wywalczył w ogóle wpisanie na listę tego przystanku? Przede wszystkim Marek Drbiński, tak? Marek Drbiński jest osobą, która jest, ma taką siłę, nie jest, Marek nie jest uparty, Marek jest konsekwentny, konsekwentny w tym działaniu. Jak Marek powie, że spróbuje, dowiem się gdzieś tam, no to będzie to drążył temat, tak? I Marek przez te parę lat, bo to chyba 3 ostatnie lata spędził na tym. Zresztą co jakiś czas, że utworzył stronę, tak, poświęconą, dedykowaną temu przystankowi. Tak było, wystał, tam był mały ruch, ale jak ktoś chciał, to się mógł dowiedzieć o postępie tego, tak. Więc więcej, przez 3 lata dowiedziałeś się, co się dzieje z tej strony, którą redagował Marek, niż gdybyś chciał się dowiedzieć coś, co się dzieje od miasta, tak. PR miasta jest pod psem. Nie ma informacji. To jedyne informacje są, kiedy ktoś wręcza komuś kwiaty, czy jest pod pomnikiem, czy coś takiego. A takie informacje z całym szacunkiem, to ja nie jestem zainteresowany tego typu informacjami. Bardziej byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś powiedział, prowadzimy rozmowy tu i tam, tak? Coś się tam dzieje, nie zapraszajmy, jest wszystko fajnie, albo to, co jest największym, uważam, mankamentem tego miasta, tu nikt przez ostatnie kilka lat nie ściągnął żadnej poważnej inwestycji. To nie chodzi o fabrykę, która zatrudni 1000 osób. Tu chodzi o małą firmę, przedsięwzięcie typu biotechnologia lub IT, która zatrudni kilkanaście osób, robi obroty mega. Przykład jest bardzo prosty, zobaczmy na Rzeszów, jak się rozwijają. Nowa Sól, tu okolice gdzieś tam, jak to wszystko idzie, to trzeba wykorzystać w końcu potencjał. Autostrada, czyli luk komunikacyjny, potężna linia kolejowa, która jest nowa, wyremontowana, wynieść poza miasto, spróbować ściągnąć jakiś potencjał, gdzie za miastem ktoś by wybudował terminal kontenerowy czy coś. Za chwilę do Wrocławia zostanie pociągnięta linia kontenerowa z Niemiec. Hamburg się zapycha. To nie da się tego wozić ciężarówkami. Już w kąty wrocławskie korzystają, tak? Puścili Holendrów. W przeciągu kilku lat wybudowali ogromny terminal kontenerowy, gdzie za samo utrzymanie tego wszystkiego biorą mega pieniądze. Więc wiesz, tu nie chodzi o kolejną fabrykę gwoździ czy pieluch, tylko chodzi o to, żeby tu zacząć wykorzystywać położenie miasta, bliskość, dostęp do nowych technologii, tak jak to się dzieje na całym zachodzie. Ja to tak widzę. No nic się nie dzieje, albo przynajmniej o tym nie wiem, a to co do mnie dochodzi i słyszę, to że zrezygnowaliśmy z jakiegoś tam projektu z Wrocławiem, no bo nie jest tam po drodze, tak? Ale ja przez ostatnie 10 lat nie usłyszałem, żeby miasto próbowało partycypować, ściągać, podpisywać umowy z Politechniką Wrocławską, z Uniwersytetem Wrocławską, z Akademią Medyczną. Nie ma tu jakichś, tam są fenomenalni ludzie, nie tylko Polacy tam się szkolą na tych uczelniach. Tam są bardzo dobrzy native speakerzy języka francuskiego, którzy urodzili się w Afryce i można takich ludzi odpalić na próbę, jakiś jeden mały program, żeby znaleźć potencjał inwestycyjny na przykład we Francji. I z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że jeżeli ja mam biegle władam językiem francuskim i zadzwonię do Francji, to od razu będą wiedzieć, że ty jest jakiś akcent, ale jak będziesz miał grupę takich ludzi, których zaangażujesz, coś takiego, nie z chęcią się angażują w takie coś, są urodzeni, wychowani w języku francuskim, niekoniecznie właśnie z Francji, to całkowicie inny jest odbiór tam. Ty, a co to za ludzie są? A to tacy, nie? A co oni chcieli? Co chcieli? Coś tam? No co ja wiesz, mają maila przysłać. Już jest jakiś, wiesz, no, ale ja nie mówię, że to będzie tak fenomenalnie szło do przodu, bo to będzie
wiesz, 10 projektów, próba uderzenia w 10 różnych rzeczy i wyjdzie może jedna. Ale zaczniemy coś robić, tak? A jeżeli coś takiego się dzieje w mieście, to z całym szacunkiem, Sławek, ja o tym nie wiem. Ja nawet nie wiem, gdzie to przeczytać. Mam się umówić z burmistrzem, żeby to zobaczyć? Nie, po co mam mu zawracać głowę? Znaczy, są konferencje burmistrza, możesz o tym, myślę, posłuchać. Po tak, prostu. Słuchałem, ale tam, wiesz, no. 50-lecie, tak? Ślubu. To po co to mojej córce? Jaką korzyść moja córka będzie miała za 15 lat? Pozbyliśmy się Chińczyków. Okej, okay, nie wnikam w szczegóły, ale poszła informacja. Tu ciężko jest coś zrobić, bo jak się ludziom nie spodoba, to jest takie bicie, taka presja społeczna, że wyrzucą nas stąd. I to poszła informacja w świat. Kobieta, która się tym w to angażowała, okej, okay, ale pytam, rozmawiałem z nią. Co w niej, co w zamian? Cisza i spokój. Z tego podatku nie ma. Podnieśliśmy... Ja nawet gdybym nie wiedział, wiedziałem wcześniej, to wiem od piątku, że w mieście podniesiono opłaty za wodę, bo moi rodzice dostali nowy rachunek, tak? Za chwilę będziemy szukali gdzieś. Właśnie powiedziałeś o tym, że właśnie twoi rodzice dowiedzieli się, że ten rachunek jest wyższy, natomiast miasto o tym jakoś słabo informowało. Można było tą informację lepiej przekazać, bo tak jak mówisz, na stronie miasta Oława no, widnieje tylko 50-lecie, wręczamy kwiaty, pomniki, natomiast takiej rzetelnej informacji brakuje, tak? Nie wiem, czy słyszałeś o stronie na Facebooku z nowej Zwiku. Tak, ale moi rodzice, czy nawet powiem tak, ludzie w granicach 50 paru lat nie są tak bardzo... Nie mają nawyku, nawet jeśli potrafią i mają telefon, który umożliwia takie rzeczy lub komputer, nie mają takiego nawyku, żeby tą wiedzę czerpać z tego źródła. Nie? Nie chcę być złośliwy, ale lepiej było dogadać się z jednym, z drugim czy trzecim, trzecią parafią i poinformować może ludzi tych starszych, bo to oni czerpią sporo wiedzy z kościoła. Znaczy, tutaj wziąłeś taki przykład, bym powiedział, no chyba wszyscy znają, widzieli albo słyszeli o serialu Orancho. Tam były takie ogłoszenia, no nie parafialne, tylko obywatelskie. Każdy mógł wyjść i wygłosić. Tam pani wójt Lucy wychodziła i przemawiała. Ale wydaje mi się, że nie tędy droga, żeby iść na ambonę. Natomiast miasto przecież wydaje miesięcznik, czy też różnie wychodzi w zależności od miesięcy, taką gazetkę 3S. I tam również są składanie kwiatów, o tu jest fajnie, tu jest miło, ale już takiej informacji, że tu będzie podwyżka i to, nie ma takiej informacji, a bardzo szkoda, bo to jest za darmo, w bibliotekach jest to rozłożone, natomiast służy ja to myślę, propagandzie. Pójdę się inaczej. Jestem pewien ponad wszelką wątpliwość, że gdybyśmy miasto, ktokolwiek odpowiada za tego typu komunikację, poprosił pana Kamińskiego. Tam tyle, co ja go znam, nie byłoby problemu, żeby w tą jego gazetkę, którą tutaj moi rodzice kupują, sąsiedzi kupują, wstawić, wrzucić suplement, zwykłą kartkę kredową formatu A5 z informacją o tym. Tylko pytanie jest, czy taka informacja, czy komuś zależy na tym, żeby taka informacja dotarła? Bo to trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy informować o tym, nie? Że się nalą. Wiesz, to jest efekt takiego domina. O Boże, znowuż podwyżka, tak? Nie z tym ci idzie ta emerytura do góry, cała reszta, nie? I co, ja wstawię informację na Mechławianie o podwyżce wody i wiesz, co ja będę zbierał za chwilę? Kolejną falę hejtu, że ja się bawię w politykę. Ja się nie bawię w politykę, ja się bawię w rzetelną... To jest sprawdzona informacja, bo to jest post factum, to tak jest, wysyłamy to. Ale znajdą się osoby, które powiedzą, że się bawię w politykę, ja się nie bawię w politykę. Nie, a jeżeli to, co się dzieje w mieście, to, co robią radni, to, co się dzieje w gminie czy gdziekolwiek, ktoś uważa, że to jest polityka i nie powinno tego być, to nie jest miejsce, w którym on powinien przychodzić i czerpać tą wiedzę. Bo ja się nie zmienię, nie zamierzam. Ja dostarczam ludziom taką, a nie inną informację. Ja staram się jej nie powielać, ale powielam informacje z biblioteki miejskiej, z miasta, z biletem, co wchodzi, wrzucam to na forum. Skoro to jest tak, czyli jak to robię, to jest w porządku, ale jak wrzucę coś, co na przykład Wszystko dla Oławy opublikowało lub inna, to już jest, to już nie, bo to już jest, tak, ale gdyby nie upór Marka i paru innych osób, tak, Magdy, Krzyśka, to co, przystanek byłby?
No może byłby, tylko pytanie kiedy, tak? To miasto musi się rozwinąć komunikacyjnie. Przecież no, sam burmistrz mówił, że to co zrobił wokół dworca, to już jest maks. Tam się nic nie da zrobić. No fajnie, no zrobił okej, co nie? Kolejna sprawa, możemy rozmawiać o gustach. Ja jestem osobą otyłą, ale postawmy tam na park and ride, na tym parkingu kobietę w ciąży. Zaawansowanej, każ mi jej wysiąść. Powodzenia. No myślę, że będzie tak jak na stadionie miejskim, na tym długim parkingu, na sportowej. Tam też jest ciężko. Czasami. I zaparkować i wyjechać. Ale ja wszystko rozumiem, że to jest, wiesz, czarno na białym, tyle i tyle. Wszystko. Oczywiście ktoś tu powie, ale jest zgodnie z przepisami. Nigdy tego nie negowałem. Ale nie jest zgodne z zdrowym rozsądkiem, tak? Będziemy żyć teraz tak. Zaklepną w Brukseli, to my tu będziemy, to nie ma możliwości jakiejś elastyczności pójść na prawo czy lewo. Miasto ma swojego szefa, jednego, drugiego, trzeciego. I ci ludzie muszą się zgodzić z tym, że w tego typu zawód jest wkalkulowana krytyka. Nawet jeśli dla 85% miasta te róże, które miasto posadziło, są fajne, to znajdą się dwie, trzy osoby, które powiedzą, nie, to jest po prostu B. To, i, będzie, i, będą, i mają prawo do tego, żeby wyrazić swoją opinię, tak? A teraz jest kwestia tego typu, że trzeba mieć na tyle samozaparcia, przyjąć ten kubeł zimnej wody, tych pomyj i jedziemy dalej, tak? To są takie wrażenia, że wszystko jest takie z pozoru robione i fajnie jest, nie? Jak ja przywiozę moich znajomych tutaj do ławy, to mi wszyscy w lecie i mówi, wow, wszystko jest fajne, elegancko. Wiesz, jedna rzeka, park, to wszystko, naprawdę, wiesz jak to fajnie wygląda. A wiesz, jak ja kiedyś tęskniłem, żeby dostać taką fajną czekoladę, a tu Pewex był, zabony, wiesz, jak ja tęskniłem, żeby ona tak ładnie była zapakowana. A dzisiaj powiem ci, że jak idę do sklepu i biorę frytki, to lubię, jak mi zapakują w taką zwykłą szary papier. Już mi się przejawia. Widzisz, tęskniłem się, nie. I tak to miasto widzę, no jest naprawdę fajne. Dopóki tu nie wejdziesz do środka, nie? Po 21 się nic nie dzieje. Dlaczego? Poświęciliśmy miasto dla świętego spokoju? No nie jest to chyba miasto dla młodych. Myślę, że ktoś z młodszych od ciebie i ode mnie też będzie siedzieć na tym gorącym fotelu. Natomiast powiedz mi proszę, ostatnio też na sesji były głosowane podwyżki dla rajców, że tak powiem. Nasz burmistrz dostał 78 tysięcy rocznie więcej. Czy myślisz, bo też w jednej z uchwał było napisane, że to jest za... że dostaje więcej tych pieniędzy, ponieważ nie dostaje nagród specjalnych, nie może sam sobie przyznawać nagród, dlatego o 100% to podwyższamy. Więc czym to uzasadnić w dobie pandemii, tak? Gdzie mamy problemy i tak dalej? Trzymaj, no, dopiero to idzie tak. Znaczy, ja rozumiem, że dyrektor szpitala dostał 40 tysięcy złotych nagrody, tak? No pan burmistrz takiej nagrody nie mógł dostać, więc rozłożyliśmy mu to na raty, można powiedzieć, tak? Czyli co miesiąc, aż przez rok dostaniemy 78, ale w następnym roku to samo. Przede wszystkim było to do przewidzenia, bo prawo na to pozwoliło i to było wiadomo od paru miesięcy, tak? Rzeczywiście, nie każdy o tym wie, nikt się nie interesuje. Ja takich informacji nie wrzucam, bo tego typu informacja mnie już nie interesuje, co się... Bo to jest, jakby już idziemy, wtedy może... Powiem tak, rzeczywiście ta informacja jest jakby w sposób upolityczniona, tak? Tak. Że w Sejmie uchwalono, będą takie podwyżki czy coś, że od 2018 roku było to w jakiś tam sposób zamrożone, to nie szło w tym kierunku, w którym to można było. Oczywiście, że wiadomo, gdyby burmistrz dostał jednego roku 5 tysięcy, drugiego 5, to przełknęlibyśmy to inaczej, co nie? Ale też 3 lata temu była lepiej. Nikt się nie spodziewał, że dożyjemy czasów, w których będziemy walczyć o każdy oddech. I że będziemy mieli do czynienia ze szczepionką, która nie jest gwarancją przeżycia w tych czasach w COVID-zie, ale jest jakiegoś rodzaju sposobem na lżejsze przejście tego. Tak? Jak już tego COVID-a zachęciliśmy, to musimy się nauczyć z nim żyć. Przecież nie ma innej możliwości. To jest wirus, tak, grypy i tyle. No, mamy ludzi dobrze wykształconych, fachowców i słuchajmy ich, co mówią. Ale wracając do meritum sprawy, bo do przewidzenia, że coś takiego się stanie. I ciężko mi powiedzieć, czy burmistrzowi się to należy, czy nie, bo nie określam tego w tych kategoriach, tylko
miasto stać na to? Czy... Bo ja prowadzę swoją firmę i liczę każdy grosz, wiem ile podatku zapłacę, siedzę niejednokrotnie i zastanawiam się, co będziemy robili za chwilę, tak? Dobra, okej, potrzebuję pieniądze. I teraz w moim przypadku wypłacenie jakichś tam sobie pieniędzy w postaci dywidendy, bo prowadzę spółkę, to jest... Czy ta moja firma wyrobiła? Nie jest sztuką wziąć kredyt, żyć na kredyt i sobie wydawać takie pieniądze, tak? Okej, dobra, to zarobiliśmy tyle, tyle i tyle będziemy przeznaczać na wymianę taboru, tego wszystkiego, transportu. Wiemy, co się zmienia, a w przyszłym roku tyle i tyle pieniędzy trzeba zainwestować dodatkowych w kwestie bezpieczeństwa, bo zmieniają się przepisy w Paryżu, w Francji, tak, w Anglii, Londyn, gdzieś tam jakieś jeszcze, prawdopodobnie Berlinie, trzeba zamontować jakieś boczne kamery, to jest około 1500 euro, no, trzeba wszystko wiedzieć, tak? Ale ja mam tu firmę, która się rozwija, która przynosi jakieś pieniądze. A ile jest deficyt budżetu w ławie?